Syndrom trzeciej kwarty powraca. Odcinek numer 7 przed nami. To jest szczęśliwa siódemka dla wałbrzyskiego basketu, no bo Górnik wygrał ostatnie spotkanie. Porozmawiamy sobie o meczu Wałbrzyszan w Lublinie, ale też oczywiście zapowiemy spotkanie z Zastalem Zielona Góra. Jest ze mną oczywiście Michał Brzęski. Tak jest, jestem siódmy raz. Jesteśmy wspólnie. Przed nami, za nami wielkie chwile. Miejmy nadzieję, że przed nami też wielkie chwile. Mamy dwa zwycięstwa, bardzo cenne w Ekstraklasie. Początek tak naprawdę chyba nikt się nie spodziewał, że aż będzie tak dobrze. Oczywiście nie ma co zagłaskiwać całej atmosfery, ale sama gra Górnika naprawdę napawa nas tutaj mega optymizmem. Tak, dokładnie. Zgadza się Dominik Hoda oczywiście z tej strony. No i musimy sobie powiedzieć na początku, jeżeli już zaczynamy od meczu startu z Górnikiem, może zanim przejdziemy sobie do opisu spotkania, jakichś konkretnych zawodników, konkretnych akcji, o tej słabej frekwencji. Musimy sobie powiedzieć, że kolejna hala i znowu tych ludzi na trybunach jest mało. Tak starałem sobie analizować to w głowie, dlaczego tak mało tych ludzi przychodzi w Lublinie na koszykówkę i tak sobie potem myślę. Tam jest tak, siatkówka w Ekstraklasie, piłka ręczna kobiet wysoko, jest piłka nożna w Ekstraklasie, jest przesyt, jest naprawdę dużo tych dyscyplin, które są na wysokim poziomie i tam chyba koszykówka nie może się przebić po prostu, bo jest też żużel oczywiście, więc naprawdę tego jest dużo i wyobraź sobie, że jesteś takim kibicem sportu lokalnego, no nie jesteś w stanie być na wszystkim, masz życie rodzinne, masz szkołę, masz pracę, musisz wybierać. No i chyba tą koszykówkę nie wybierają kibice. No i też finanse przede wszystkim. Ja ostatnio byłem na żużlu we Wrocławiu, no to bilety są bardzo drogie, więc wiesz, znaleźć sobie okazję na weekend jakiś, żeby to wszystko zwiedzić. Myślę, że to trochę też ma jakiś wpływ, ale no boli to bardzo boli, kuje w oczy, że tak fajna hala, znaczy fajna, że duża hala, a słychać kibiców przyjezdnych tak naprawdę, to chwała po raz kolejny dla naszych kibiców, że są, jeżdżą i naprawdę było ich słychać na Polsacie. Pozdrawiam Was wszystkich, bo to wielki wyczyn, przejechać tyle kilometrów i to był nietrudny termin, bo to był termin piątkowy. I też jest to kołacze mi w głowie, co kieruje tych ludzi, żeby budować koszykówkę, gdzie tej koszykówki, nie ma tego hype'u na koszykówkę. Nie? Dokładnie tak. I nie wiem, rozdałem tam coś za darmo, czy co, ale mówmy się, Start Lublin, no to już jakieś tam kilka sezonów gra w Ekstraklasie i nie są jakimiś ułomkami, z roku na rok tam te takim dobrym średniakiem są, no ale jednak to nie przyciąga. Dokładnie, brakuje tego, tych kibiców, ale też musimy sobie powiedzieć o realizacji telewizyjnej tego meczu, no bo jednak też tutaj poprzeczka powinna być zawieszona wysoko, to jest jednak Polsat Sport jest dużą telewizją, ta liga jest pokazywana już od kilku lat na tych antenach, więc spodziewamy się pewnej jakości, pewnego standardu. Tymczasem grafiki prezentujące zawodników, pierwsze piątki były złe, grafiki rezerwowych były też błędne. Później sobie przechodzimy do meczu, mamy ujęcia powtórek, trzykrotnie kamera była w zupełnie innym miejscu niż komentatorzy się tego spodziewali, liczyli, że zobaczą daną powtórkę, a gdzieś kamerzysta pokazywał zupełnie inny fragment boiska. Także to trochę boli jednak, no tym bardziej nas, którzy tą koszykówkę kochamy, że gdzieś tej jakości brakuje. Też sami komentatorzy, no jeżeli chodzi o Adama Romańskiego, ja mam do niego duży szacunek, bo to jest człowiek, który ma wielką wiedzę, tak, bardzo rozległą, to jest bardzo merytoryczny komentator, bardzo też doświadczony, bo on już od chyba ponad 20 lat, około 20 lat w tej koszykówce siedzi jako komentator, może no gdzieś to będzie w około 20 lat. Też próbują rozwijać jakby tych komentatorów, no bo pojawiają się nowe twarze, dawni koszykarze, tak, podczas meczu ze Startem Lublin był to Filip Dylewicz, tylko trochę ten komentarz Filipa Dylewicza, biorąc pod uwagę, że to był świetny zawodnik, wielkie doświadczenie z parkietu, które może przekazać na antenie, to dla mnie brakowało trochę jednak tej takiej energii w głosie. Był trochę apatyczny, jak moja dziewczyna mówi, że to był taki komentarz do pachy trochę, że był trochę za cichy, trochę brakowało w nim emocji. Nie było takiej ekspresji takiej, tak, czy w jedną, czy w drugą stronę. Tu w 100% się z Tobą zgadzam. Wydaje mi się, że tutaj wszystko powiedziałeś. No, mnie boli jako pasjonata wielkiego koszykówki, albo i nawet więcej. My wszyscy budujemy tą dyscyplinę. Wiemy, jak koszykówka dzisiaj, jaki jest stan w sensie oglądalności. Budujemy od najmniejszego zawodnika, po sędziego, po trenera, po prezesów i to też jest jakby telewizja, tak? My musimy tych widzów przyciągać, nie wiem, zróbmy coś, żeby tych ludzi było jak najwięcej i robiąc takie gafy, psując jakby widowisko, coś co się ogląda, bo myślę, że dla starego wyjadacza
Nie miało to absolutnie żadnego znaczenia, ale ktoś, kto pierwszy raz oglądał, tak, wspominasz tutaj swoją dziewczynę, powiedzmy, która pewnie nie ogląda co drugi inne, dzień meczu tak, koszykówki, czy tam codziennie, wrażenie. To może jednak odnieść takie wrażenie, że nasza dyscyplina tak jest traktowana po macoszemu. I to jest bardzo przykre, więc postarajmy się bardziej wszyscy na to, żeby ta koszykówka wyglądała pięknie też w telewizji. Dobierajmy lepszych ludzi do tego wszystkiego. Wiadomo, są też jakieś smaczki, są też jakieś wypowiedzi od zawodników. No tak jak mówisz, Filip był świetnym zawodnikiem, długo grającym, no ale tak, może czegoś tam rzeczywiście brakuje. Aczkolwiek wiem, że niektóre transmisje Polsatu są jakby, komentatorzy nie przyjeżdżają na halę i gdzieś komentują ze studio, a jakby transmisja jest na żywo taka telewizyjna. Może to też ma jakiś wpływ, że nie czują tej atmosfery, która tam akurat panuje na hali, a akurat tam atmosfera no, była słaba. Tak, ja mam trochę takie wrażenie, bo jakby z mojej perspektywy, gdzie 4 lata miałem okazję komentować pierwszą ligę, mi się wydaje, że trochę brakuje szkoleń chyba dla tych nowych współkomentatorów, bo ja też pamiętam, jak zaczynałem, to gdzieś tam komentowałem na takim równym głosie, gdzie te emocje były trochę mniejsze, trochę byłem za cichy przy tym mikrofonie i potem po takiej analizie pomyślałem sobie, że muszę być pół tonu głośniejszy, żeby tą energię było trochę czuć w tym komentarzu. Żeby tego widza wciągnąć też jakby w to. No Amerykanie robią to fantastycznie, komentując NBA i nie tylko, każdy sport, tak? Tylko język amerykański, tam jest taka tak zwana ta gra słów i tam niektóre wypowiedzi po prostu, czy niektóre słowa mówią o czymś, na przykład słowo to bardzo popularne, nothing but net, jak ktoś trafi czysto trójkę, czy że nic tylko siatka, tak? No, w Polski ciężko to przełożyć, przetłumaczyć, w Stanach jest to taka gra słów, ale myślę, że my możemy też, tylko trzeba mieć chęci, być może potrzeba właśnie, tak jak mówisz, nowych ludzi, świeżą krew, żeby troszeczkę ta konkurencja była wśród tego, żeby każdy mógł się rozwijać. Tak było w piłce nożnej, bo Dariusz Szpakowski też komentował długo, potem przyszła nowa szkoła, Mateusz Borek, coś tam, jakieś roszady się zaczęły i może tutaj jest sposób na to. Tak, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać w dalszej części sezonu. Jeżeli chodzi o sam mecz, no to zapowiadając to spotkanie ze startem, ja pamiętam, że opuściliśmy sobie przestawianie Usmane Dramę. Tak. No, może do niego dojdziemy, tak jakby on był totalnie z boku, a to się okazała główna postać startu, zwłaszcza w pierwszej połowie, 17 punktów do przerwy, zbierał, asystował, rzucał z dystansu, spod kosza, no był wszędzie kapitalna, zwłaszcza ta pierwsza połowa w jego wykonaniu. No i on też jakby sprawiał, że start był cały czas w grze, bo Górnik wyglądał bardzo zespołowo tak naprawdę od początku. Tak, Górnik miał odpowiedź na każdą akcję startu Lublin. Jakby wyprzedzali ich w tym. Bardzo dobre przygotowanie na pewno sztabu trenerskiego. Póki start celował za 3 i wpadało, bo to były takie rzuty, my byliśmy mocno nastawieni jakby na bronienie pola 3 sekund. No i te pozycje były otwierane dla zawodników startu, no i wpadało, no też jakby w końcu się wystrzelali ci zawodnicy, no gdzieś tam to nie szło, a Górnik no wykorzystywał to naprawdę bardzo, bardzo skrupulatnie, niejednokrotnie kończąc kontry rzutami za 3, co jest solą w koszykówce nowoczesnej. To się po prostu super świetnie oglądało. Tak, no przede wszystkim zabrakło chyba kreacji gry po stronie startu, no bo jak sobie spojrzymy na rozgrywających, Lecomte i Pelczar, który wchodził z ławki, no to oni wspólnie mieli 3 asysty. Tak. Zawodnicy z pozycji numer 1, no wygląda to słabo. W Górniku Gilbert 7 asyst. Także znowu on potrafił tych kolegów na boisku kreować, ale Górnik był takim naprawdę zespołem bardzo zgranym. Tam trudno wyróżnić jedną osobę, bo kilku zawodników grało na wysokim poziomie. Dariusz Wyka cały czas utrzymuje wysoką formę i to nie tylko są punkty, no tym razem nie trafiał z dystansu, no ale były te puchaczki, były rzuty spod kosza, były manewry, były zbiórki, było zastawianie, było też podawanie do kolegów na wolne pozycje. To jest taka też inteligencja w grze, którą nam Darek pokazuje, a więc no fajnie, że ten zespół się gdzieś tam układa jako całość. No ale tej zespołowości, tak sobie ostatnio czytałem książkę Boston Celtics, Sam Jones, który grał z Billem Russellem w jednej drużynie w latach 50., 60., wielokrotny All-Star, grał w meczach gwiazd, trochę zapomniany może gdzieś tam z polskiej perspektywy, jednak wszyscy pamiętają, kim był Bill Russell, ale Sam Jones też był gwiazdą tamtego Bostonu, to on mówił właśnie o zespołowości, że oni nic by nie osiągnęli, nie byłoby tych 10 tytułów,
gdyby nie był to zespół, gdyby oni nie byli zgrani. On chciał nawet, żeby do Galerii Sław był tak naprawdę dołączony cały zespół, nie on jeden, tylko po prostu on chciał być tam razem z kolegami, po prostu oni mieli takie znaczenie w tej grze i w tych sukcesach. No i on wspominał, że w ich grze nie chodziło o Billa Russella, nie chodziło o Sama Jonesa, chodziło o zdolność do poświęceń, dzięki którym mogliśmy osiągać więcej. Także piękne słowa i to jest ta sól koszykówki, ta zespołowość. Dlatego koszykówka jest grą zespołową, a nie jest grą indywidualną. Możesz indywidualnie wygrać, mieć dzień konia, wygrać 1-2 mecze w trakcie sezonu, a jednak summa summarum wygrywa zespół. Ja zawsze dzieciom na treningach powtarzam, tam jest napisane na tablicy, czy to jest nazwa naszej drużyny, czy to gospodarz, to wszystko, suma punktów całej drużyny składa się z wszystkich zawodników, składa się na sumę punktów drużyny. Więc tutaj ta zespołowość jest bardzo ważna. No i teraz jak otwieramy sobie statystyki z meczu z Lublinem, no to tam naprawdę nie ma wybijającego się zawodnika, który rzuca 30 punktów, reszta po 7 czy po 5, tylko to wszystko jest bardzo rozłożone. 15 punktów, 15, 13, 7, 7, 7, 7, więc tu każdy zawodnik jest w grze. Dla trenera jest to ogromny skarb, bo może nie tracić na jakości, wrzucając zawodników rezerwowych i cały czas ci zawodnicy ciągną mecz. I to było świetnie widać z Górnikiem. Start Lublin, rozgrywający belgijski, nasza pierwsza jedynka, o której żeśmy rozmawiali w poprzednim odcinku, grał bardzo indywidualnie. No tutaj dali mu się wystrzelać w pewnym momencie, później zaczął być troszeczkę podwajany, krył go Gołczer, krył go Arterik, więc tutaj naprawdę mocno stali na nogach. No i to tak jak mówisz, no nie było tych asyst, nie było tej zespołowości, a u nas, ja mam wrażenie, Dominik, że Arterik jak gra, to on wie, że za każdym razem może minąć pierwszą linię i potem zobaczymy co się dzieje, tak? Tam były rzuty otwarte. Trener Kamiński próbował obrony strefą, tam było 2-3, żeby właśnie zatrzymać tę penetrację Alterika, ale on i tak świetnie oddawał, tam czy do Grześka Kulki, czy Janis Berzins, tak? To są wszyscy zawodnicy, którzy potrafią rzucić za 3, no i to w tym meczu było. Tak, Janis Berzins wreszcie nam się trochę obudził, trafił 2 rzuty z dystansu w tym spotkaniu. Ale widzisz, jest taki, był jeden rzut i to jest taki troszeczkę dla mnie wyznacznik jego troszeczkę niepewności. Dostał piłkę, nie rzucił w pierwsze tempo, a w koszykówce rzut w pierwsze tempo chodzi jest najważniejszy. Chodzi o rytm, prawda? Tak, i to chodzi o ten rytm. Zawahał się i rzucił jakby w drugie tempo, wpadł i potem, kurczę, zastanawiam się, widziałem tą mimikę jego twarzy, całego ciała, że kurde, rzucił to w pierwsze tempo, nie? I jak już złapał ten luz, to trafił 2 trójki, takie ważne. I to jest fajne. Rozmawialiśmy o Kacperze Marchewka. No Kacper pokazał się ze świetnej strony, tak? No Kacper biegał. Ja miałem obawy po meczu sparingowym z Gliwicami, że my kompletnie nie biegamy do przodu. Mówiłem o Maćku Bojanowskim, mówiłem o Kacperze, zawodnika, którzy świetnie są atletyczni, powinni biegać. No i to w tym meczu, co się stało? Za zespołowość, właśnie zespołowość. Darek Wyka nie rzucał z dystansu, troszeczkę też bliżej bronili zawodnicy, ale jego handoffy, jego podania, tam do Bojana co podał, tak. I ściął do linii, jak to mówię zawsze, na ponitkę, świetnie z zera dał wsada. No świetnie się ogląda tą grę Górnika i widać też tą, co mówiłem wcześniej, tą ekspresję, że jak są udane punkty, to tam wszyscy mocno pracują też jakby emocjonalnie i to się później przekłada. Dokładnie tak. Górnik wygrał 93-84, czyli no, ktoś, kto nie oglądał meczu, by pomyślał, a wysokie prowadzenie, pewnie gdzieś tam kontrolowali ten mecz. No rzeczywiście w tej drugiej połowie Górnik kilkoma punktami prowadził i wydawało się, że kontroluje to spotkanie, ale w tej samej końcówce, w tych ostatnich 2 minutach znowu było gorąco, bo wynik był na styku, wynik był na ostrzu noża i kto wtedy wszedł na pierwszy plan? No niespodziewanie dla komentatorów, zwłaszcza tak. Człowiek, który nie grał przecież w pierwszych 2 spotkania. Tak, Ike Smith wychodzi i zrobił robotę. Dla mnie to jest takie przeciwieństwo troszeczkę Alterika. Alterik jest żywiołem, jest takim ogniem, a Ike jest taką wodą, spokojnie wyciszony i takim cichym, że tak powiem, mordercą. Nie chcę tutaj, żeby to źle wybrzmiało, ale jest takim killerem i to udowodnił. Dodał 2 takie bardzo ważne rzuty z ręką na twarzy. Z dystansu, tak, po koźle. Aczkolwiek w pierwszej połowie też miał świetne akcje, ale już do Patona, tam z faulem było, więc widać u niego tą bardzo dojrzałość tej gry i te wszystkie akcje są bardzo przemyślane. No i takiego zawodnika właśnie, na takiego zawodnika właśnie czekaliśmy i mamy kolejną broń, kolejnego zawodnika, który w ofensywie
da Górnikowi kolejne emocje, kolejne punkty. Tak, Adam Romański powiedział po drugim tym celnym rzucie w końcówce Aika Smitha, skąd on się wziął, skąd ten chłopak się wziął, no to my mówimy skąd z drugiej ligi włoskiej, tak. O czym wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach. Natomiast na konferencji prasowej po meczu Usman Drame mówił, że ten mecz był do wygrania, że tak naprawdę on się czuje bardzo rozczarowany końcowym wynikiem, no i wspominał, że oni za dużo tracą punktów, bo znowu ponad 90, no i to też powoduje, że oni to spotkanie przegrali. Ale to, co mnie zaskoczyło na tej konferencji prasowej, to może nie zaskoczyło, ale tak trochę zdziwiło zachowanie trenera Kamińskiego, bo on był bardzo podłamany. Oczywiście już my na kilku konferencjach prasowych w życiu byliśmy, wiem jak to wygląda. Jego drużyna przegrała mecz, gdzie byłam powiedzmy faworytem, więc on, no dziwne, żeby się uśmiechał, żeby miał jakiś bardzo dobry nastrój, ale on był naprawdę podłamany. On był takim człowiekiem na tej konferencji, który nie mógł wydusić z siebie słowa. Gdzieś tam odpowiadał takimi półsłówkami, no i zapytany, czy jego zespół potrzebuje transferów, wzmocnień, no to on odpowiedział, że przydałyby się wzmocnienia, co też chyba nie jest dobrym sygnałem dla tego zespołu, dla tej grupy, że trener na konferencji prasowej mówi, no potrzebujemy wzmocnień, tak, że nie jesteśmy dobrym zespołem. To na pewno źle wpływa na zawodników, bo każdy siedzi na gorącym krześle, być może trener też jest na gorącym krześle. No jest to trener na pewno, nie że tak powiem, nie ułomek i też mocno pewnie obciąża budżet jakby klubu, bo jest to bardzo doświadczony i dobry trener. Ale wiemy, że nie grał CJ Williams, tak? Który miał, wspominaliśmy tutaj, karierę w NBA i to całkiem fajną w pewnym momencie. No, że coś tam brakuje, ale ja myślę, że na tym etapie jeszcze no, dużo się może wydarzyć. No, Górnik spełnia się jakby ten scenariusz, który sobie zaplanowaliśmy, który był zaplanowany przez Górnika, czyli troszeczkę wcześniej zacząć wyszarpać jak najwięcej zwycięstw na początku sezonu, żeby później było troszeczkę łatwiej. Ja prześledziłem 3 ostatnie sezony, słuchaj, z tabeli końcowej, ile szacunkowo potrzebnych jest zwycięstw, żeby się utrzymać. Powiem Ci, że ze statystyk wyszło mi, że około 7-8 zwycięstw. Żeby się utrzymać. Liga jest bardzo. Tak, żeby mieć ten spokój. W jednym sezonie było to 6 zwycięstw, w jednym było to 9, w sumie 8-7, jakby sobie tak to pośrodkujmy. Więc jest dobrze, ale nie popadajmy też jakby ani w euforię, ani w to, że tam sezon jest bardzo długi, wszystko się może zmienić, są wzloty i upadki. Cieszmy się na razie tą grą Górnika, bo jesteśmy na fali i teraz musimy to wykorzystać. Mecz jeszcze, bo powoli będziemy, myślę, o meczu kończyć. Tak. Ja jestem bardzo zawiedziony postawą sędziów, bo to, co mówiłem, wszyscy budujemy dyscyplinę. I wiadomo, mecz z perspektywy telewizji, mecz z perspektywy zawodnika, mecz z perspektywy sędziego, kibica też z trybun całkiem inaczej wygląda, ale nie bolały oczy, kiedy nam gwizdali faule w obronie, gdzie świetnie stali zawodnicy na nogach, a w drugą stronę faule w ataku, gdzie powinny być faule w obronie. No jakoś tak wyślizgiwał nam się ten mecz, kiedy ten start dochodził, to takie dziwne gwizdki były przeciwko nam. Nie wiem, czy ty odniosłeś też takie wrażenie? No było kilka kontrowersji na pewno w tym meczu. Mi też zawsze jest trudno się odnosić do pracy sędziów, bo ja miałem okazję przejść ten kurs sędziowski ponad dekadę temu. To jest bardzo ciężka praca. Bardzo trudna praca. Tam się trochę nauczyłem szacunku do tych ludzi, bo to jest naprawdę ciężki kawałek chleba i nawet jak sobie ktoś ogląda Euroligę, to tam też są czasami bardzo proste błędy. I tak. Jeżeli sędziowie euroligowi popełniają błędy, no to co my wymagamy od polskich sędziów? Ostatnio wiesz, jaki był błąd w Eurolidze? Tak. 8 sekund nie gwiznęli przy spornym. Tam była mega awantura Barcelona z Sveną Zvezda. Nie wiem w sumie jak to się skończyło tam do końca, bo akurat oglądałem ten mecz z synem i nie dał mi ostatniej minuty obejrzeć, ale była mega kontrowersja z tego co widziałem. Oczywiście no, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, tylko wiesz Dominik, chodzi mi o to, że na przykład mamy takiego doświadczonego sędziego jak pan Mordal. Który wrócił w ogóle do Ekstraklasy. Pamiętasz jego w Strefie Hanasa odcinek, gdzie on mówił, że został no, trochę zdegradowany do pierwszej ligi i tak wyszło na to, że chodziło o wiek, że on po prostu był dobrym sędzią, tylko gdzieś wiek spowodował, że on znalazł się szczebel niżej i nagle wraca, czyli tych sędziów też chyba brakuje. Wiesz co, ja też w pewnym momencie jestem, mówię, na tyle pasjonatem, że też sędziowałem koszykówkę, też byłem na kursie, pewne rzeczy mi się tam też nie podobały, bardzo to lubię, lubiałem to bieganie z gwizdkiem, dawało mi to takie inne emocje troszeczkę, bo jestem uzależniony od takiej adrenaliny i wiesz co, uczą, zawsze na tych kursach pokazują, że musi być wszystko takie idealne pokazywanie, a sędzia Mordal po prostu, no jego pokazywanie, bo mają też doświadczenie jakby tutaj
przy okazji, kiedy komentowałem mecze Górnika, zdarzyło mi się dwa razy w zeszłym sezonie na konferencjerce czy też z trybun, widzę jego jakby ruchy ciała, mowę ciała, no to, to wiesz, to wygląda, nie wiem, albo naprawdę bardzo słabo, nie? I jak później patrzysz, że ktoś tam popełnił błędy, on tam macha ręką, wygląda to mało profesjonalnie i może to też na pewno ma taki wpływ, no, no jednak to są panowie, którzy są sędziami, no sędzia to jest bardzo poważna postać i takie rzeczy nie powinny się gdzieś tam zdarzać. Ja mam takie po prostu doświadczenie, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale do tego dochodzą jakieś tam błędne gwizdki, no i później to wszystko jest w złą stronę kierowane. Tak, powiedzmy sobie. Zawsze w obrzychu, jak sędziowie czasem nie gwizdzą po myśli, że tak powiem, nie z duchem gry, a może tak. Tak, tak. To, co jest ciekawe jeszcze a propos tych sędziów, to na kursie sędziowskim otrzymujesz jakby przepisy do gry w koszykówkę od Polskiego Związku Koszykówki. To jest książeczka bardzo cienka, nie wiem, 30 stron, można to sobie spokojnie przyswoić, przeczytać, ale to nie jest ta trudność, bo trudnością są interpretacje sytuacji boiskowych i to jest taki druk, który ma 100 stron i tych sytuacji jest mnóstwo, bardzo kontrowersyjnych, niejasnych, gdzie bardzo dużo się dzieje. Tak, no prosta zasada jest, no powiedz mi, wiesz jak gwizdnąć kroki, ale wytłumacz definicję mi powiedz, krok. Właśnie, no właśnie, no tutaj to jest jakby prosty przykład z brzegu. Ja w koszykówce młodzieżowej jestem już ponad 10 lat, jak nie więcej, jestem trenerem i my jakby trochę skaczemy z wątku, nie chcę też jakby naszych widzów tutaj, ale to może będzie na następny odcinek jakiś specjalnie dedykowany. Słuchaj, tam gdzie jest najwięcej błędów, wśród tam najmniejszych adeptów koszykówki, tak? To zawsze, to wiesz kogo dają jakichś sędziów? Takich, którzy się dopiero uczą. Tak, wiesz jak tak, to wygląda? Tak, wiem. To wygląda tragicznie. Tragicznie, wszyscy się denerwują. Niejednokrotnie padają faule techniczne dla trenerów na mini koszykówce. To jest, mamy o 11-latków powiedzmy, to jest straszne. Ale co za tym idzie? Idzie za tym pieniądze, idzie za tym związek. Powinien być jeden sędzia doświadczony, tak, który powinien dostać stawkę ligową, taką jak dostawałby, nie wiem, bo dla niego to jest dzień pracy. Jak on pojedzie na mini koszykówkę, to nie zarobi, powiedzmy, w cudzysłowie, na drugiej lidze, tak, gdzie ma tam jakieś lepsze pieniądze. I tutaj te pieniądze powinny być, uczy się jeden i drugi, tak? I tak to powinno wyglądać. Uczą się dzieci przede wszystkim. A tutaj tak naprawdę nie ma się od kogo uczyć, bo to wygląda wręcz dramatycznie i komicznie. Dochodzi do różnych scen, do tego dochodzą rodzice, którzy po każdych złych decyzjach mocno, to nasi fani są naprawdę aniołkami. To, co czasem się dzieje w koszykówce młodzieżowej, naprawdę. Ale to mówiłem na początku naszej transmisji. Wszyscy budujemy tą dyscyplinę. Jeżeli nie będziemy budować jej na takiej zasadzie, ja miałem taką nadzieję, że Filip Koenig zostanie prezesem może zacząłby słuchać właśnie tych takich postaci bardziej praktycznych, nie teoretycznych, bynajmniej stawiam tutaj na siebie swoją osobę, bo trochę w tej koszykówce w różnych dziedzinach działam i można byłoby tam parę rzeczy wyciągnąć, no ale niestety. Zostawmy to, będzie inny temat. Podsumowując, jakby mi się podoba, że my, Górnik Wałbrzych, trener Adamek, łamie ten stereotyp, wiesz jaki, Polaków. Daje Polakom grać. To jest po prostu coś fantastycznego. I przede wszystkim to jest taki troszeczkę, może nie policzek, to jest za dużo powiedziane, ale to jest taki bardzo poważny sygnał dla wszystkich trenerów, którzy chcieliby mieć 10 obcokrajowców i tylko grać obcokrajowcami. A tutaj mamy Kacpra, mamy Bojana, mamy Grzesia Kulkę, mamy Darka Zwykę. Z problemami, którzy wszyscy mieli problemy przychodząc do Górnika. Albo mało grali, albo mieli kontuzję. Coś było zawsze nie tak. I nagle się okazuje, że nie wiem, niech to będzie słowo zadaniowców, się okazuje, że to są chłopcy, którzy potrafią grać w kosza. No umówmy się, Darek Wyka miał zakaz rzucania za 3 punkty. No gość wychodzi, okej, rzuca, tak? Nie mówię, że w każdej akcji, ale komfort grania i taki psychiczny komfort wpływa na jakość gry. No tego nikt mi nie powie, że tak nie jest i to widać u nich. I widać, że oni się wszyscy wspierają. I pokazujemy całej tej lidze, że można, że są Polacy, wartościowi Polacy, na których trzeba stawiać, których trzeba wyciągać i to jest temat naprawdę do szerokiej rozmowy. Tak, o Polakach sobie pewnie za chwilę porozmawiamy w kontekście kolejnego spotkania Górnika 25 października o godzinie 19:30, to jest piątek, Górnik, Zamek Książ Wałbrzych zmierzy się z Zastalem
Zielona Góra, spotkanie, w którym Wałbrzyszanie chyba po raz pierwszy będą faworytem, zaraz sobie o tym pogadamy, ale też no, mamy drużynę z Zielonej Góry, która też jeżeli chodzi o wałbrzyski basket, no to mamy tutaj postaci z Zielonej Góry, które pojawiały się w Wałbrzychu, w Górniku. No, Marcina Wróbla nie trzeba nikomu przedstawiać, on awansował z Górnikiem do pierwszej ligi, w tej pierwszej lidze był ważną postacią zespołu pod koszem, no, ale byli też inni, nie wiem czy pamiętasz, na pewno pamiętasz Michał Sławomira Puczyniaka, to jest 2000... grałem z nim w jednej drużynie. 2012 rok, tak. Miał na mnie bardzo duży wpływ, bardzo grał go też w pierwszej lidze wcześniej. Tak. W pierwszej lidze, tak. Filigranowy, rozgrywający, szczupły, ale fajny talent. Tak, dlaczego nie fajny człowiek. Tak, bo to jest listopad 2012 rok, Górnik ma bilans 0-6 w trzeciej lidze, pamiętasz te czasy. Tak. No byliśmy na dnie, to była trzecia liga, ostatnie miejsce w tabeli i był mecz wyjazdowy. Budżet, że ci przerwę, mieliśmy ja aspiracje oczywiście tak zwanego one and done, czyli tak, szybkiego awansu do drugiej ligi. Tak, i był ten kryzys i był mecz wyjazdowy we Wschowej z rezerwami WSTK Wschowa. To jest po prostu kompletnie historia dzisiaj z perspektywy 2024 roku jakaś surrealistyczna, no ale był taki mecz, w którym no, Górnik naprawdę już musiał wygrać. No i to się wydarzyło, blisko 30-punktowe zwycięstwo z WSTK i wtedy Sławomir Buczyniak zdobył 40 punktów. Zagrał kapitalny mecz, no i ja dobrze pamiętam to spotkanie, bo to był taki mecz trochę przełomowy, ten zespół się trochę wtedy obudził. Oczywiście ten sezon nie zakończył się awansem, ale kibice przede wszystkim bardzo potrzebowali tego zwycięstwa, bo przy bilansie 0-6 tam pojawiały się żarty, 0-7 z goście, tak, było dużo kpin. No i Sławek wtedy pomógł bardzo drużynie, więc to na pewno ma znaczenie teraz tak w kontekście historycznym. No ale byli też inni, no Grzegorz Chodkiewicz, który był trenerem Górnika, gdy jeszcze Rafał Glapiński był juniorem na początku XXI wieku. Później też był trenerem w pierwszej lidze z Arkadiuszą Chlebdą, już w pierwszej lidze po spadku z Ekstraklasy. Także kolejna postać Zielonej Góry, już trzecia, prawda? Więc oni się gdzieś tam przewijali. No jak popatrzymy sobie na sam Zastal, no to przecież też pracował tam jeszcze w Stelmecie Zielona Góra wtedy Andrzej Adamek, Janisz Belżyns, który gra w Górniku, występował w przyszłości u Żana Tabaka w Zielonej Górze, a więc tych wątków jest sporo. Tak, ja mam taki wątek swój, bo wychowany Górnika, który na sezon wypożyczony był do MKS Basket Szczawno-Zdyń, Dawid Krasiński, teraz gra w Zastalu. No właśnie. Ostatni sezon grał w Szczawnie, w Młodziku. I poszedł do zespołu Zielona Góra. Oczywiście to są jakby no, inne kluby, znaczy to jest klub młodzieżowy, nie mówimy tutaj o tym, ale są te wątki. Bartek Schmidt, tak, prawda? Jeden Bartek sezon Schmidt, spędzony w Zielonej Górze, także obecnie człowiek od zadań specjalnych, od zadań technicznych w Górniku. On przygotowuje przecież też całe otoczenie na mecz ekstraklasowego zespołu biało-niebieskich. Ale tak już przenosząc się trochę w czasie, no musimy sobie powiedzieć o obecnej drużynie Zastalu. No tutaj mamy kolejnych graczy, których pamiętamy z Górnika. Jest Miłosz Góreńczyk, jest Michał Sitnik. No i ten Zastal z tymi dwoma graczami, którzy kiedyś u nas występowali, no nie radzi sobie w tym sezonie dobrze. Bilans 0-3. W poprzednim sezonie już były problemy w Zielonej Górze. Było miejsce przedostatnie, 8 zwycięstw, 22 porażki, blisko spadku, blisko degradacji klub z Zielonej Góry, co było na pewno dla tych kibiców takim szokiem, że oni grają jednak o utrzymanie, no bo to jest zespół, który w ostatnich no, 11 latach zdobył 5 mistrzostw Polski, a więc no, wielka historia. Piękna hala. Piękna, wielka hala, tradycje, tak. Tradycje koszykarskie, tak jak mówisz, no tutaj zawodnicy Mistrzostwa Polski, granie w europejskich pucharach, no jest to piękna historia. No i nagle dzieje się to, co się dzieje, problemy z pieniędzmi, tam dużo, że tak powiem, syfu i smrodu, jak tak mogę brzydko nazwać, no bo niestety rzeczy trzeba nazywać po imieniu, jakieś długi, niepotrzebne rzeczy. No i ten klub sięgnął w Ekstraklasie tak naprawdę prawie dna, bo prawie spadł. Tam Żan Tabak jeszcze dosyć niedawno mówił, że jemu nawet wiszą chyba jeszcze pieniądze. Tak, przepychanki pomiędzy sponsorami, tak, pomiędzy miastem, pomiędzy samorządem. Tak. Bardzo dużo zawirowań, wyroki sądowe. Ale coś tam się teraz zmieniło. Coś tam się zmieniło. Chyba miasto jakby przejęło wszystkie zobowiązania, nie wiem. Jest nowa pani prezes, która, nie wiem czy słyszałaś, Katarzyna Marciniak, która ostatnio powiedziała w wywiadzie, że ona nie była na dwóch pierwszych meczach za Stalu. Nie śledziła tego. Jakby nie była na meczu domowym. Abstrakcja. To totalna abstrakcja, tym bardziej, że pierwszy mecz domowy Zastal grał z Anwilem Włocławek, przegrał wysoko, co prawda, ale na trybunach 3,5 tysiąca widzów ponad. To był numer jeden zespół, jeżeli chodzi o frekwencję
kibiców, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, w jednym z poprzednich odcinków. No ale teraz są problemy. Ostatni mecz z Legią Warszawa do przerwy wyglądali dobrze. Mecz przed własną publicznością, wynik oscylujący wokół remisu, no był nawet dokładnie remis po dwóch kwartach, no ale wtedy syndrom trzeciej kwarty w Zielonej Górze. 6-29 przegrana trzecia kwarta przez drużynę z Zielonej Góry. Legia odskoczyła, już nie dała się dogonić, kolejna porażka. No Legia doświadczony zespół. Na pewno chwycił szansę, wziął byka za rogi i pociągnął ten mecz do końca. Zawodnicy z Zastalu może nie oglądają naszego podcastu, o czym wspominaliśmy w syndromie trzeciej kwarty i może tak się to wydarzyło. Oczywiście żart. Jest to ciężko cokolwiek powiedzieć, mówię, no jest to start sezonu, no to są takie poślizgi, sezon jest długi. Patrząc z pozycji Górnika, no Górnik musi to wykorzystać, jesteśmy na mega fali. Miałem przyjemność spotkania Michała Sitnika ostatnio w niedzielę, jak go zapytałem i mówiłem, że do zobaczenia na meczu, to spuścił głowę, mówi, a będzie ciężko, tak to powiem w takich krótkich słowach. Mówię, no my musimy wziąć ten mecz, będzie to dla nas bardzo ważne, cenne zwycięstwo, jeżeli by się udało, no gramy u siebie, Zastal dopiero chyba pierwszy mecz będzie grał na wyjeździe. Być może, tak. Nie, przyznam, że tego nie sprawdziłem, ale też jeżeli chodzi o Michała Sitnika, no to on tutaj jest związany uczuciowo z Wałbrzychem. Nie chodzi tak. Tu o kibiców Górnika. Aczkolwiek tylko znam też troszeczkę Michała i bardzo żałował swojej decyzji, powiedzmy, czy tam decyzja, sytuacja, jaka nastąpiła, że nie mógł w tym sezonie awansu do Ekstraklasy być w zespole, a pojawiał się na trybunach też na Akwazdroju podczas meczy zeszłego sezonu. Więc taki trochę też wątek wałbrzyski mamy z Michałem związany, fajny. Dokładnie, bo jest Michał Sitnik, jest Miłosz Góreńczyk, o tym mówiliśmy przed chwilą. Obaj nie zagrali ani minuty w meczu z Legią, przesiedzieli to spotkanie na ławce rezerwowych, wypadli z rotacji trenera litewskiego Sirvidisa, który prowadzi Zastal. To jest trener, który gdzieś był asystentem przez wiele lat na Litwie i teraz buduje swoją pozycję jako pierwszy szkoleniowiec w Polsce. No oczywiście, tak jak sobie myślę o Sitniku i Góreńczyku, to są bardzo podobni zawodnicy, obaj atletyczni, naprawdę mający warunki te fizyczne, żeby grać wyżej, żeby grać w Ekstraklasie, ale oni nie byli gwiazdami w pierwszej lidze. To byli solidni zawodnicy w pierwszej lidze. My mamy chyba obaj takie wrażenie, że oni powinni zagrać jeszcze jeden taki sezon w poważnej roli w pierwszej lidze, pokazać, że mogą być liderami swoich drużyn na zapleczu Ekstraklasy i może wtedy poszukać transferu do elity i grać więcej. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że zastanawiam się, co ciągnie tych ludzi, nie będąc gwiazdami, czyli jakimi czołowymi postaciami w pierwszej lidze, ciągnąć iścia tam jakby do ekstraklasy, nie? I nasze jest taki, wiesz, to jest tak jak w pracy, nie? No jesteś najlepszym liderem, czymś, to idziesz do góry, tak? Sprawdzisz się, to idziesz jeszcze wyżej, tak jakby po szczeblach do sukcesu. A tutaj jednak nikomu nie ujmuję, broń Boże, żeby to nie było źle jakby odebrane. Próbowanie sił, nie mając ugruntowanej jeszcze takiej pozycji, nie wiem, gwiazdy, powiedzmy, na zapleczu ekstraklasy, to nie ma co iść. No, słuchaj, trzy mecze razem zagrali, w trzech meczach 9 minut 20 sekund. Na dwóch zawodników, w trzech meczach jakby dotychczas, nie? I nie wiem, o czym to świadczy, czy to, znaczy w sensie takim, czy są tam jakieś kontuzje, wiem, że Michał miał jakąś kontuzję tam coś z twarzą, ale abstrahując... Tak, chyba był nawet w masce, widziałem na ławce rezerwowej tak, mecz z Legią. W sumie grali po dwa mecze, bo mam tutaj statystyki, niech będzie, że w dwóch meczach razem zagrali 9 minut 20 sekund. Ja myślę, że to nie jest szczyt marzeń dla Michała, ani dla Miłosza. Miłosz, mówię, no, w zeszłym roku w Górniku. Patrząc jakby tym tokiem myślenia Dorysowi Rzeszów, poszedł drugi młodzieżowiec z Górnika. Kacper Markicioł. Tak, i tam Kacper tą drogę obrał, jakby w tą stronę, żeby jeszcze troszeczkę się wyboksować w tej pierwszej lidze i pewnie spróbować sił. No bo każdy sportowiec, który chce podnosić swoją poprzeczkę sportową, no musi grać, chce grać w tej najlepszej lidze, tak? Dokładnie. Mamy oczywiście przygotowane koszykarskie pineski także w tym odcinku. Tutaj kilka wątków. Te wątki są następujące. Zaraz będziemy je sobie omawiać. W roli faworyta Matczak równa się Durski, sprawa Tornuela oraz przyspawani. Ten ostatni wątek, ta ostatnia pineska, to właśnie sobie przed chwilą powiedzieliśmy, bo tymi przyspawanymi są Michał Sitnik i Miłosz Góreńczyk. Na koniec może zabawimy się w takie typowanie, który z nich
zagra może więcej, ile minut zagrałem, ile punktów zdobędą w starcie z Górnikiem, ale to sobie może zostawimy na sam koniec, do tego wrócimy. Ja chciałbym tutaj zacząć od tego, że Górnik będzie naprawdę chyba po raz pierwszy w tym sezonie w roli faworyta. Także tytuł tego odcinka podcastu jest Górniku musisz, no bo my naprawdę oczekujemy tutaj dwóch punktów. Tak, to jest inna presja. Granie jakby z takiej pozycji, a dobra, jak przegramy, nic się nie stanie, albo gramy, wiadomo, szarpiemy, jak się uda, to będzie super. Tutaj jednak, tak jak mówisz, Górniku musisz, czyli z niżej notowaną drużyną i przed sezonem jakby w rankingach i teraz w tabeli, więc zobaczymy, jak sobie poradzą. Apetyty kibiców są, wiemy, że bilety sprzedały się, nie bardzo wiem, czy szybko. Ciepłe bułeczki się tak szybko sprzedają jak bilety na Górnika, więc zapowiada się pełna hala, doping. No i czekamy, jak to się, jak sobie poradzą panowie z tą presją. Patrzę sobie, słuchaj, na roster jeszcze raz tutaj na Polaków, no to Polacy bardzo marginalną rolę odgrywają. Filip Maczak, okej, no bo to jest gracz, o tym to będziemy zaraz tak wspomnieć. Michał Kołodziej, no i reszta, i Woroniecki, reszta naprawdę słabo. Tak, dokładnie, pierwsza kolejka była taka zaskakująca, bo Michał Pluta zdobył 5 punktów w meczu w Barwach Zastalu. Ostatnio też przyspawany już do ławki rezerwowych po powrocie Filipa Maczaka do Zielonej Góry, z której się wywodzi. Michał Pluta zdobył 5 punktów w tej pierwszej kolejce i to był jedyny Polak, który punktował w drużynie z Zielonej Góry. Więc 5 punktów dla wszystkich Polaków, no to jest dramat. To jest dramat, to jest bardzo słaba statystyka. To jest dramat. No i wracamy do tego, co my mamy, tak? Do tych Polaków, którzy grają, którzy są w grze. I tutaj też trzeba szukać takich przewag trochę taktycznych w pewnym momencie. Woroniecki jest graczem na pozycję 2-3, więc tutaj też jest bardzo duża konkurencja wśród graczy zagranicznych, no ale ten Polak, wiemy, że musi być na parkiecie, tak? I musi grać. Tak, no właśnie, i tutaj sprawa Polaka, Filip Maczak wrócił do Zielonej Góry. Chłopak stamtąd to jest gracz, którego kojarzymy z pozycji raczej numer 2 jako rzucający, a on, słuchaj, w Zastalu jest pierwszym rozgrywającym ostatnio. Także kogo nam to przypomina? Wychowanek, gracz z pozycji 2, bardziej jako rozgrywający, bardzo lubiany, szanowany w swoim mieście, no oczywiście Damiana Durskiego. To jest takie porównanie może też trochę na wyrost jednak, no bo Filip Maczak w reprezentacji Polski też grywał też w koszykówce 3x3, był na olimpiadzie w Tokio z reprezentacją Polski 3x3, tak. Więc to trochę inny też poziom koszykarski, ale no jednak te podobieństwa są, możemy gdzieś te analogie znaleźć pomiędzy jednym i drugim. Filip Maczak oczywiście trochę starszy, 4 lata starszy, dużo większe doświadczenie w koszykówce, zwłaszcza ekstraklasowej. Mistrz Polski z Kingiem. Tak, dokładnie, przed 2 laty. Tak. I też ja mam takie prywatne wspomnienie z Filipem Maczakiem. On kiedyś, pamiętam, jeszcze w koszykówce U16 grał w Zastalu przeciwko Górnikowi. Pamiętam potem po meczu, gdzieś znalazłem się w naszym McDonaldzie, coś tam szybko zjeść i kto wtedy się pojawił? No chłopaki z Zastalu z Filipem Maczakiem wracali w McDonaldzie. To jest taka tradycja, tak. Państwo nie wiedzą, często się po wygranym meczu, wygrany był mecz Zastalu, tak? Tak, tak, wtedy Maczak w kapitalne spotkanie. Tak, po wygranym meczu trafia się zawsze do McDonalda albo do KFC. Obok niego wtedy w drużynie. Bez blokowania produktów, tak, oczywiście. Pamiętam, co, nie wiem dlaczego takie rzeczy pamiętam, ale no Artur Suchodolski, który później grał w Górniku w drugiej lidze, oni wtedy razem w Zastalu byli gwiazdami w tym młodzieżowym baskecie. Ale też jeżeli chodzi o Filipa, to mam takie wspomnienie z 2011 roku, Mistrzostwa Europy do lat 18 w Polsce, we Wrocławiu. Tamten świetny rocznik 93, wicemistrzowie świata, między innymi Filip, grali wtedy w Mistrzostwach Europy. No i było takie hasło na koszulkach, które można było sobie kupić, I believe, czyli że wierzymy, że Polska zdobędzie Mistrzostwa Europy do lat 18. Skład bardzo mocny, Ponitka, Karnowski, Niedźwiecki wtedy też w tej drużynie. Gielo, oczywiście, więc tam było wiele ciekawych nazwisk, ale oni ostatecznie tej presji nie wytrzymali, 6 miejsce Polaków. Dlaczego mówię o Filipie Maczaku? On wtedy wchodził z ławki, ja pamiętam, miałem kardet na te wszystkie mecze w hali Orbita wtedy reprezentacji i Filip Maczak nie miał dobrego turnieju. Pamiętam, że kibice gdzieś tam, którzy też wykupywali miejsca, tak jak teraz jest na Górniku, te same na cały turniej, już mogłeś poznać tych ludzi, co obok ciebie siedzą i gdy Filip wchodził na boisko, to coś mu nie wychodziło. Już w pewnym momencie, w trzecim czy w czwartym meczu, już ludzie kręcili głowami, o nie, znowu ten Maczak wchodzi, dlaczego on teraz się pojawia na boisko? No miał trochę słabszy moment wtedy w tym turnieju Filip. Ja też mam prywatne jakieś tam wspomnienia z Filipem, bo grałem przeciwko Filipowi, jeszcze na starej hali z
ze Stalą, w tak zwanym basenie. To była trzecia liga. Filip był co tam robił? Młodym zawodnikiem. Jako był młody gracz? To był chyba 2011 rok, 2012 bodajże. I wystąpił sobie po prostu w jednym meczu. Zastał chyba nie grał, chyba nie. No. Miał w trzeciej lidze drużynę na pewno. Miał, ale czy grał, bo tam gdzieś Radek Turbacz, bo to jakby tam pamiętam ci chłopcy grali, może gdzieś tam wracał po kontuzji czy coś, że był spuszczony tam sobie do trzeciej ligi, żeby sobie zagrać. No i też mam takie wspomnienia. Bardzo silny fizyczny zawodnik wtedy. No my nie mogliśmy sobie, byliśmy dużo starszy od niego, 10 lat, ale nie mogliśmy sobie z nim gdzieś tam poradzić. A nie wspomnieliśmy o jego bracie. Jego brat też grał w Górniku. A no oczywiście, Michał Matczak, tak. Pierwsza liga, to było tak, już przy Denis, po spadku. Pamiętam, tak. Tak, tak. Taki zawodnik, no co to dużo mówi, taka definicja no. Przeciętności, tak, prawda? Tak. Mega silny, skoczny, to właśnie tutaj zaciąg ze Sławkiem Buczyniakiem. Tak, a więc tak wracając, tych, tak. Zobaczmy, jak dużo jest tych chłopaków z Zielonej Góry związanych z Górnikiem. To przecież nie jest miasto gdzieś obok, prawda? Jednak jest ich sporo. Kolejny gracz, o którym tutaj musimy sobie powiedzieć, to jest właśnie ten Sindarius Tornue. To jest człowiek, który miał być z miejsca liderem i gwiazdą chyba całej ligi, przychodząc do Zastalu. 160 meczów w NBA, głównie w Los Angeles Clippers, później już mniejsze minuty w New Orleans Pelicans i w Orlando Magic. Ale no to był człowiek, który jednak w tej najlepszej ze świata był. Głównie znany jako obrońca w tamtej lidze, nie jako super strzelec, no ale jednak te CV robi wrażenie, bo potem była liga niemiecka, klub z Ulm, bardzo solidny. Później był bardzo mocny w Eurocup Bursaspor, w którym występował. No i ostatnio liga rosyjska, teraz jest w Polsce. Pierwsze dwa mecze niezbyt udane, jeżeli chodzi o takiego performance, bo miałem okazję słuchać podcastu Na Zielono, czyli tych kibiców Zastalu. Oni bardzo narzekali na Tornuela, że to miała być taka gwiazda, że on miał naprawdę tutaj robić różnicę, a jemu się chyba nie chce. Takie było ich wrażenie i w meczu z Legią, słuchaj, on chyba mu się zachciało, bo grał dużo lepiej, był najlepszym strzelcem swego zespołu i to już był lepszy Tornuel. Jeżeli on utrzyma ten poziom do meczu z Górnikiem, no to będzie na pewno trudniej w Wałbrzychu. No będzie trudniej. Wiesz co, no tutaj jakby mogę przytoczyć takiego mema, nie wiem, czy pamiętasz, może gdzieś się przewinął, co oni tu robią. Była taka koza kiedyś, w takim, jak mogę się zabarykadować w takim tym i pamiętam Peszko w kadrze tam z gwiazdami, co on tu robi. I ja się zastanawiam, co robi Tronwell w Zastalu Zielona Góra z takim CV, bo wiemy, że zawodnicy, mówiliśmy o tym też w poprzednich odcinkach, że na NBA to jest dosyć mocno izolowane środowisko, trafiają tam najlepsi zawodnicy na świecie. Przez to sitko przejść, to naprawdę trzeba być wyjątkowym. No jest Zastalu, no ciekawe, czy to jest połowa budżetu Zastalu Zielona Góra i on tutaj jest, czy zakochał się w kimś w jakiejś Polce i został. No jest to naprawdę kawał gracza. Chociaż takie, ja pamiętam, historie były w przeszłości, gdy Christian Jenga był w Polsce, grał w Zastalu, był gwiazdą ligi i zakochał się w Polsce, w Patrycji Kazadi, tak, celebrytce. Gdzieś tam był ten związek przez chwilę gdzieś obecny, no ale to są stare dzieje. No i wracamy sobie teraz już w tych naszych pineskach do tego ostatniego punktu, tych przyspawanych, czyli do Góreńczyka i Sitnika. Michał, jak typujesz, ile minut razem i punktów ci gracze zdobędą w starciu z Górnikiem? Możesz sobie rozdzielić ich, jak chcesz, albo podać. Ja myślę, Dominik, że to wszystko będzie zależało od wyniku meczu. Najgorzej być zawodnikiem wtedy, kiedy się wygrywa 20 albo przegrywa 20 i wchodzisz na parkiet. Mhm. To znaczy, że twoje miejsce w rotacji jest naprawdę bardzo nisko, że nie grasz jakby w tych kluczowych minutach i nie decydujesz o wyniku zespołu. No i patrząc na te minuty, które tutaj chłopcy mają, no to są na ostatnich dwóch miejscach, czyli są na ostatnich miejscach do wyjścia, 11-12 miejsce, więc nie spodziewam się tutaj za dużo minut z ich strony. Myślę, że trener Litwin raczej nie ma tutaj jakichś takich sentymentów, że chłopcy grali w Górniku, to wypuszczę ich i gdzieś tam zrobi jakąś tam dla nich ukłon w ich stronę. Ciężko powiedzieć, nie? Jednego i drugiego lubię bardzo. Właśnie przez to, że są mega atletycznymi zawodnikami. Michał Sitnik grał dwa razy na Alcatraz, pokazywał się z świetnej strony. Miłosz Góreńczyk też super atleta, co nam w zeszłym roku pokazał. Szkoda, że tacy ludzie marnują się, ale wiesz co, trzymam za nich kciuki i chciałbym, może żeby nie był to mecz przełamania z Górnikiem dla nich, ale żeby tych minut było jak najwięcej.
dla nich. Tak, no ja... Bo jesteś taka postać jak Żmudzki, prawda? Tak. To wysoki zawodnik, który grał w Kingu. Tak, kontuzjowany obecnie. Tak, ale naprawdę tutaj, nie wiem, miał być też takim wsparciem kontuzję w tym roku, tak? Tak, chłopak, który w ogóle jest z Wałbrzycha, przypomnijmy, w mini koszykówce grał w Górniku. Chociaż ja rozmawiałem kiedyś z Arkadiuszem Klebtą o nim i on mówił, że jego się w Wałbrzychu nie traktuje jako wychowanka, bo on za wcześnie po prostu opuścił klub. Jako młody chłopak jeszcze po minikoszu wyjechał z rodzicami do Trójmiasta. Oni tam gdzieś chyba w zarobkowo trafili na północ Polski. No już Maciek jest traktowany jako wychowanek klubów z Trójmiasta. No, dlatego wiesz, są tacy zawodnicy, Michał Pluta, może w konsekwencji, wiesz, sezon jest długi, przemieli gdzieś to się i będzie to, będą jakieś tam tasowania i trzeba będzie na tych ludzi stawiać i ci ludzie może będą grać. No. Czy masz jakiś numer, chcesz podać? Ile minut i punktów ten duet zanotuje? To nie będą wielkie liczby, już wiem. Nie będą wielkie liczby, daję im 9 punktów w sumie. Ja daję 3 punkty. Niech a nie, powiem ci inaczej, ja daję 3 minuty bez punktu. A u ciebie? 9 punktów, ale. 9 punktów, w sumie 10 minut. Okej, okay, no to bardziej optymistycznie. Bardziej optymistycznie idę za wątkiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Też panowie z podcastu Na Zielono o Filipie Matczaku jeszcze tak mi się teraz przypomniało, mówili, że oni liczą, że on gdzieś tam ma ultrafioletem w kontrakcie napisane, że ten kontrakt jest dożywotni, że on już nie opuści klubu, że on będzie cały czas z drużyną. Wiesz co, ale to są fajne rzeczy. To są fajne rzeczy, bo to jest takie budowanie właśnie lokalnej tożsamości. W kółko powtarzam o tym samym, ale jak mantra, ale wiesz, wychowanek grający, to jest coś pięknego dla klubu, dla kibiców, no ci ludzie też właśnie będą przychodzić dla niego, rodzina i to wszystko, tak, no to widzimy, no Filip jest teraz aktualnie drugim strzelcem, 13,5 punkta na mecz, 20 minut, statystyki naprawdę bardzo fajne i myślę, że z biegiem czasu Filip będzie jeszcze więcej grał i będzie stanowił coraz większą siłę jakby swojego zespołu. Tak, na meczu w Zielonej Górze była taka reklama jednego ze sponsorów, którym jest PKS lokalny i tam jest takie hasło pod tym PKS-em: z nami osiągniesz swój cel. Więc zobaczymy, czy Zastal osiągnie swój cel w Wałbrzychu. Na pewno sporo kibiców przyjedzie, bo ci kibice są głośni, oni jeżdżą za swoją drużyną. To będzie zresztą pierwsza wizyta Zastalu w Wałbrzychu od 2021 roku. Wygrali to Super Puchar Polski w Akwazdroju, pokonując wtedy 15 punktami Stal Ostrów. No i teraz zobaczymy, czy ta hala Akwazdrój jest dla nich szczęśliwa. To jest już oczywiście zupełnie inny zespół, zupełnie inna skala, no ale zobaczymy, czy gdzieś nawiążą do tego meczu sprzed 3 lat. No i trener Sirwilis, zresztą on przed sezonem mówił, że oni tak naprawdę liczyli na grę w playoff. I gracze, i trener Sirwilis mówili, że celują w playoff. Na razie tego zupełnie nie widać. Na razie dla mnie trener Sirwilis, oglądając jego konferencje prasowe, to jest taki top 2, jeżeli chodzi o akcent angielskiego. Taki bardzo wschodnioeuropejski, taki chciałbym się powiedzieć, taki twardy, zaraz za Żanem Tabakiem, taki najgroźniejszy akcent po angielsku. Będziemy mogli go usłyszeć na konferencji prasowej, więc tam już będzie... Będą wypowiedzi tego szkoleniowca, będzie można usłyszeć, no taki dość groźnie brzmiący trener, zresztą litewska, pewnie stara szkoła, tutaj jest to dość jasne. Pika nam tutaj nasz znacznik, który sobie ustawiliśmy, jeżeli chodzi o czas odcinka, już tak. Pewnie zbliżamy się powoli tak. Wiesz, do końca. Ja jeszcze wrócę do trenera, bo nie wszyscy zawodnicy lubią być też prowadzeni taką twardą ręką, nie? Być może to też jest jakiś wpływ na dzień dzisiejszy. Mm-hmm. Tak jak mówię, no, trener nie stawia na lokalsów, czyli Polaków za bardzo. Tutaj prym wiodą zawodnicy obcokrajowcy. Może to też się nie podoba. Różne są jakby modele prowadzenia, tak? No, na niektórego będziesz krzyczał i będzie działał, niektórego trzeba pogłaskać i też będzie działało, więc tutaj też nikt się tam pewnie w przedszkole nie będzie bawił. Trener jest twardzielem i wymaga od swoich zawodników tego samego. Tak, Detrick Browning, rozgrywający za Stalu, taki filigranowy gracz z pozycji numer 1, opowiedział, że trener Sirwilis przygotowuje im 2 treningi dziennie, że oni bardzo ciężko trenują. Powiedział, że coach put our feet on fire, że te stopy aż się paliły gdzieś tam na parkiecie, tak było ciężko na treningu. Mówił oczywiście Detrick, że on wierzy w tą drużynę w dalszym ciągu, pomimo porażek, że oni muszą się scalić, że idą w dobrym kierunku. Oczywiście takie słowa często słyszymy na konferencjach prasowych. No ale też Detrick Browning to jest chłopak, który grał w Gruzji ostatnio. No wiem, że raczej Liga Gruzińska do silnych nie należy. Kahim Renzon, który w pierwszej lidze grał na bardzo dobrym poziomie, no ale jednak ciągle w pierwszej lidze, to był chłopak, który z Ligi Gruzińskiej przyszedł do polskiej pierwszej ligi. A więc no, czy rzeczywiście gracz z Ligi Gruzińskiej może robić różnicę w Polsce w Orlen Basket Lidze?
przekonamy się pewnie w piątek. Przekonamy się w piątek. Już tak na szybko szukamy przewag. Jakie mamy przewagi twoim zdaniem w tym meczu? Polacy, o czym mówiliśmy już wcześniej, tak, na pewno większa rotacja, jeżeli chodzi o Polaków. Jestem ciekawy pojedynków pod koszem, no bo tutaj jest taki wyskakany Wesley Harris bodajże. Tak. To jest gracz, który gra ostatnio na Słowacji. Potrafi zablokować, potrafi wyskoczyć wysoko. Zobaczymy, czy on będzie w stanie Darka Wykę pod koszem zatrzymać, ale to też nie jest jakiś fenomenalny zawodnik. Średnio po 9 rzutów na mecz oddaje, na więcej zespołu. No właśnie. Więc tutaj też pewnie te statystyki pokazują, że trzeba będzie zwrócić uwagę, ale nasza siła podkoszowa, Darek się nie cyka. Tak, myślę, że pozycja numer jeden, jednak ta szybkość Gilberta, to minięcie pierwszej linii obrony będzie ważne, to będzie ta przewaga. Myślę, że tutaj Filip Maczak będzie miał dużo trudnych zadań, jeżeli on będzie krył Gilberta. My mamy też Gołczera, który po drugiej stronie parkietu może znowu wyłączyć jakiegoś gracza w defensywie, tak, to jest ważne. Może tego Litwina Saulisza, który rzuca w zespole za Stalu, a może jednak tego Tornuela. Chyba tutaj trochę warunki fizyczne nie są te same. Chociaż kto wie, jestem ciekawy, czy Gołczer będzie bronił Tornuela. No myślę, że jeżeli jest najlepszym obrońcą, wszystko na to wskazuje, że jest najlepszym obrońcą, to głównie tak się desygnuje zawodników. Jak wiemy, charakterystyka TJ'ego jest taka, że jest zawodnikiem 3&D, czyli rzucającym za 3 i dobrze broniącym, więc myślę, że takie role mogą mu przypaść. Jakie są uwagi według Ciebie? Zespołowość. Ja stawiam na zespołowość Górnika i właśnie jakby tą drużynowość, także tak mogę powiedzieć, użyć takiego słowa. To, że jesteśmy takim wspierającym się jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego. No Polacy, o czym żeśmy tutaj wskazywali pod koszem, zobaczymy. Ja trochę się obawiam o naszego Patona. Mam nadzieję, że rozwinie bardziej skrzydła, bo oczekiwałem troszeczkę więcej po nim w tym wszystkim, ale poczekamy. Mówię, no jest Darek Wyka pod koszem, mam nadzieję, że sobie tam będzie radził. I tak w zasadzie tyle. No. Ja stawiam na Górnika. Tak, jesteśmy mało obiektywni pewnie w tej kwestii. Tak. To spotkanie już w piątek. Zapraszamy serdecznie oczywiście wszystkich na halę. Bilety już są wyprzedane, więc nie zapraszamy ale jest do strefa kibiców. Kupowania, ale jest strefa kibiców, no właśnie. Tak, jest strefa kibiców, w którą będzie można przyjść i pooglądać mecz, poczuć chociaż w jakimś tam małym stopniu te emocje związane z koszykówką w Wałbrzychu, więc w imieniu zarządu klubu Górnik Wałbrzych, jeżeli możemy tak to zrobić, zapraszamy wszystkich na mecz, budujmy tę koszykówkę w Wałbrzychu, czekamy też na wasze reakcje po obejrzeniu, każdy komentarz, każda reakcja na pewno daje nam dużo, żebyśmy mogli tworzyć jeszcze więcej tych materiałów, a plany są naprawdę dosyć szerokie, więc jeżeli fajnie ci się oglądało, skomentuj, daj nam sygnał do tego, żebyśmy mogli dalej działać. Tak, zapraszamy na naszego Facebooka Syndrom 3 kwarty, zapraszamy pod hashtag S3 kwarty, jesteśmy w sieci, jesteśmy dla was, a ten odcinek już powoli dobiega końca. Byli z wami Michał Bożemski oraz Dominik Hołda. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej. Cześć.